nazywam się Julita Korgol. Friends, my name is Julita Korgol. Od ponad 20 lat mieszkam w Warszawie. I've been living in Warsaw for over 20 years. Kiedyś tak jak wy teraz. And just like you today. Cieszyłam się, że jest już piątek. In the past, I used to be happy about Friday. I że kończy się to. That it's the end of the week. Co przeżywałam przez cały tydzień. And I can eventually just get rest after the whole hard week of work. Ale moje trudności się skończyły. But all the hardship finished. I wasze też się mogą skończyć. And yours can finish as well. Ja poznałam Jezusa. I'm here to tell you I met Jesus. Jak dziwnie to dla was nie brzmi. It may sound strange for you. To spotkanie zmieniło moje życie. But this very meeting changed my life completely. Kiedyś, być może tak jak wy teraz. In the past, maybe just like you today. Mowa o Jezusie. When I was hearing of Jesus. Wzbudziłaby szyderczy uśmiech na twarzy. Would make me laugh. Ale teraz. But right now. Ja wiem, I know, że to On that he podniósł moje życie. The one that lifted my life up. I może podnieść wasze życie. And he can lift up your life as well. Jeżeli się z Nim spotkacie. If you meet him. Skończyłam studia prawnicze. I graduated legal studies. Później skończyłam studia podyplomowe. And then postgraduate studies again. Myślałam, że dobre wykształcenie. And I thought that having a good education. Zapewni mi szczęście i sukces. Would make me happy and a successful person. I wiem, że wielu z was. And I know that many of you. Też tak myśli. Think the same way today. Ścigacie swoje marzenia. You are chasing your dreams. Ścigacie to. You are chasing. Co świat mówi. The things that. Że da wam szczęście. That the world wants to tell you will give you happiness. Ale coś wam powiem. But I'm here to tell you something. Mi to szczęścia nie dało. I wasn't happy because of these things. Nie dała mi też szczęścia praca. My work didn't make me happy. Ani wysoka pensja. The high salary didn't make me happy. Ani to, że wyszłam za mąż. Neither the fact I got married. I urodziłam dwoje dzieci. And I gave birth to two kids. Nie wypełniło pustki we mnie. It didn't fill up the void in me. I mimo dużych pieniążków, które mieliśmy z mężem. And even though we were well off people with my husband. Mimo domu, który wybudowaliśmy. Even though we built a huge house. Mimo tego wszystkiego. Despite all these things. Na co mogliśmy sobie pozwolić. That we could afford having. Co mogliśmy kupić. We could buy. Zagranicznych wakacji. Even though we were able to go abroad for trips and holidays. Zakupów. Having shopping. Czy jakichkolwiek atrakcji, które można sobie zapewnić. Or whatever entertainment that you could have dreamed of. Ja nie mogłam zatkać pustki, która ciągle była we mnie. I couldn't feel the void in me. Czasami, gdy siedziałam sama w swoim domu. There were times I was on my own at my own house. Zastanawiałam się, czy to naprawdę o to chodzi w życiu. And I was wondering, is it really what life is all about? Czy musi być coś więcej? Is there anything more than that? Czy może jest Bóg? Is there maybe God out there? A ja go nie znam. And maybe I do not know him. Zastanawiałam się. And I was wondering. Co takiego dzieje się w moim życiu? What is really happening in my life? Że ciągle odczuwam tą pustkę. That I still feel this kind of emptiness in my life. I że świat nie może już zaoferować nic. And that the world around me has nothing to offer. Co da mi szczęście. Nothing that would give me joy and happiness. I tak jak wy teraz słyszycie. And just like you can hear me today. Prostą Ewangelię. You can hear me saying the simple words of gospel. O Jezusie. About Jesus Christ. Który umarł za nasze grzechy. Who died for our sin. Na krzyżu. On the cross. I zmartwychwstał. And he rose from the dead. Tak ja usłyszałam te same słowa. The same way I heard these words. I uwolniłam w te słowa wiarę z mojego serca. And I started believing these words in my heart. I choć cały mój umysł. And even though my mind. I całe moje wykształcenie. And all my education, everything I knew. Przeczyło temu, co usłyszałam. Was trying to be against of what I heard. To w moim sercu. Down there in my heart.
Poczułam, I felt, że to tego całe życie szukam. That this is the thing I've been looking for all my life. I że tylko spotkanie, and only this encounter, spotkanie z Jezusem, with Jesus Christ, wypełni tą pustkę, is able to fill that void in me, której dotąd, the void, nie mogło nic wypełnić, that nothing else could fill. Zawołałam do Boga. So I cried out to God. Pociągnij mnie do siebie. I want to follow you. Potrzebuję ciebie. I need you. Bo moje życie, because my life, jest puste. Is empty. Mimo tego wszystkiego, even though, co daje mi świat, the world was giving me everything I wanted, to moje życie, my life, jest puste. Was empty, worthless. Powiedziałam do Jezusa. And I said these words to Jesus. Tak jak każdy z was może, just like every one of you, że go potrzebuje. You can say that I need him. I że go nie znam. And I told him I don't know him. I że pragnę go poznać. And I really desperately want to get to know him. Że moje serce, that my heart, desperacko potrzebuje go poznać. Desperately needs to get to know him. I ten Bóg, and this very God, o którym każdy z was słyszał, that you heard of 1000 times, Jezus, Jesus, przyszedł realnie do mojego życia. He really came to my life. I już nigdy więcej, and never again, nie czułam pustki. I felt emptiness and void in my life. Nigdy więcej, never again, nie pragnęłam. I desired. Czegoś, czego nie potrafiłam nazwać. The things that I couldn't give a name to. Zmieniło się całe moje życie. All my life changed entirely. Bo poszłam za Jezusem. Because I followed Jesus. Za prostą prawdą. I followed the simple truth. Za tym, co wykonało się na krzyżu. I followed the message of the cross. Uwierzyłam, że On wziął każdą chorobę na krzyż. I believe that He took every disease and illness on him on the cross. I głos, który był w mojej piersi, and the lamp I used to have in my breast, zniknął, disappeared. Bo Królestwo Boże, because the kingdom of God, przejawia się nie w słowa, is not about the words, ale w mocy, but about the power. I ta moc, and the very power, przeszyła całe moje życie, touched my body and my life. I może dotknąć twojego życia. And it can be the same with you. Jeżeli to, co słyszysz, if the things you hear right now, przyjmiesz do swojego serca, you accept to your heart, you believe them in your heart. Bóg powiedział, God said, że mowa o krzyżu, that the message of the cross, jest głupotą dla tych, is foolishness for those, którzy idą i giną, who are condemned and are going to die. Ale mocą Bożą dla tych, but it is the power of God, którzy uwierzą, for those who believe. I ja, and I, spotkałam się z tą mocą, met this power. I zmieniło się moje życie. I experienced it and it changed poszłam my life za entirely. Jezusem. I followed Jesus. To jest dostępne dla każdego z was. It is also for you guys. Przez decyzję. By your decision. Jeżeli zawołacie do Jezusa. If you cry out to him. Tak jak ja zawołałam. Just like I did. Chcę cię poznać. I want to get to know you. Pociągnij mnie do siebie. I want to follow you. Potrzebuję ciebie w moim życiu. I need you in my life. To spotkasz się z Jezusem. You are going to meet tak jak spotkałam się ja. Just like I did. Nie będziesz nigdy więcej. And never again. Cierpiał. You are going to suffer. Możesz być zdrowy. You can live healthy life. Możesz być szczęśliwy. You can be happy. Bo Jezus wziął na krzyż. Because Jesus on the cross. Każdą twoją chorobę. He took every disease of yours. Każde twoje zniewolenie. Every bondage. Każde twoje związanie. Everything that kept you captive. Każdą śmierć w twoim życiu. And every type of death and deadlock in your life. Ja w swoim życiu. And me. Doświadczyłam zwycięstwa Jezusa na krzyżu. I experienced the victory of Jesus in my life personally. Doświadczyłam Jego mocy. I experienced His power. To jest dostępne także dla was. And the same is accessible for you. Może ktoś z was, maybe some of you, jest chory, is ill, you suffer from some disease. Może ktoś z was, maybe some of you, cierpi na depresję, suffer from depression. Może jesteś uzależniony. Maybe there is someone who is addicted.
Może ktoś związał twoje życie. Maybe someone put your life in bondage. Podejdź do nas. You can come up to us. Jezus jest rozwiązaniem. Is there for you as a solution. Na każde cierpienie i zniewolenie w twoim życiu. To every problem in your life. Położyłam ręce na kobietę. There was a lady I laid my hand on. Która nie mogła mieć dzieci. She couldn't give birth to a child. She couldn't get pregnant. Urodziła dwoje dzieci. And now she has two lovely kids. Dzisiaj modliłam się o kobietę. And today I was praying for a lady. Która cierpiała na chorobę tarczycy i cukrzycę. Who was suffering from the disease of thyroid. Jest zdrowa. But she's healthy now. Królestwo Boże. The kingdom of God. Przejawia się w mocy. Is about the power. W znakach i w cudach. About miracles and wonders. To jest dla was. And it's guys for you. Jeżeli chcesz być zdrowy. If you want to be healed. Podejdź. Come up to us. Potrzebujecie Jezusa. All you need is Jesus. Potrzebujecie spotkać się z Nim. All you need is to encounter Him. Twarzą w twarz. To meet Him face to face. Tak jak spotkałam się ja. Just like I met Him. Potrzebujecie się z Nim spotkać. You just need to meet Him. W tej chwili, choć nie zdajecie sobie z tego sprawy. Maybe right now you don't even realize it. Tak naprawdę wasze życie jest puste. But your life is empty right now. Jest jak pewnego rodzaju ułudą. Your life is a kind of illusion right now and you may not even realize. Ale każdy z was, but every one of you, może narodzić się na nowo. Can be born of the Holy Spirit, can be born again. Jeżeli tylko uwierzy, if you just believe, że Jezus na krzyżu umarł za was. That Jesus on the cross died for you. Za każdą waszą chorobę. For every single disease in your life. Ale grób jest pusty. But today the tomb is empty. Bo on zmartwychwstał. Because he rose from the dead. To król królów. He is the King of Kings. I Pan panów. And the Lord of Lords. I tylko na jego imię. And only to his name. Zgina się każde kolano. Every knee shall bow. Ja doświadczyłam tego w moim życiu. And I've experienced it in my life. I know what I'm talking about. I to jest dostępne dla was. And it's also there for you. Jeżeli podejmiecie decyzję. If you make this decision. I zawołacie do Jezusa. And you cry out to him. Amen. Amen. Uwielbiamy Ciebie. Cudowny Święty Duchu. My wywyższamy Ciebie. Uwielbiamy Cię. Niech Twoje namaszczenie przenika teraz ludzi. Cudowny Święty Duchu, niech słowa prawdy przenikają teraz ludzi. My teraz modlimy się, aby to namaszczenie przenikało ludzi w imieniu Jezusa.
Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię.